chciałam Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Bardzo mi miło, że tak zacni goście goszczą w naszych murach. Zebraliśmy się tu po to, żeby uczcić otwarcie placówki opiekuńczo-wychowawczej podległej starostwu powiatowemu. Zamieszkuje tutaj naszą placówkę obecnie 13 dzieci. Są to dzieci, 10 z dzieciaków wcześniej już tu mieszkało. Trójka kolejnych znalazła już tutaj dom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi tutaj, że w tym miejscu możemy prowadzić życie, edukację i mieszkać. Tak naprawdę bardzo wiele Państwu zawdzięczamy i wszyscy, którzy się tu spotkaliście, jesteście tak naprawdę ojcami tego sukcesu. Bardzo mi miło, że mogłam liczyć na Waszą pomoc w powstaniu, w otwieraniu ponownie tej placówki. Mieliśmy chwilę trudnego okresu, ale wszystko na szczęście dobrze się skończyło, o czym świadczą uśmiech dzieci, które chcielibyśmy też Wam dzisiaj przekazać, bo tak naprawdę my na co dzień ten uśmiech widzimy, tą radość i dziękujemy Wam bardzo serdecznie z tego powodu. Ojcem tutaj tego naszego sukcesu jest przede wszystkim Pan Starosta Raciborski Grzegorz Słowacki. Na którego ręce chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania. Poproszę tu Pana Prezesa Stowarzyszenia, żeby dla całego powiatu Pan Starosta odebrał. Panie Starosto, 30 parę lat temu otwierałem obiekt podobny, z górnictwa. I dzieciom przekazałem takie powiedzenie. Kierujcie się sercem i rozumem. Dziękuję Panie Starosto, jestem Pan tym pokoleniem. Ja już jestem człowiekiem starszym i dziękuję serdecznie, że Pan kierował się sercem i rozumem. Pan wójt tutaj tak skromnie wchodzi, ale ostatni będą pierwszymi. Panie wójcie, teraz chciałam na Pana ręce też złożyć podziękowania w imieniu starań całej gminy. Także serdecznie dziękuję, że Pan przyczynił się tutaj do naszego sukcesu, do otwarcia placówki i do umożliwienia dzieciom zamieszkania tutaj. Serdecznie dziękuję i na Pana ręce składam tutaj podziękowania dla wszystkich. Najwięcej się cieszymy z tego, że tu myślę, placówka była odpowiednio przygotowana dzięki Waszym staraniom i jakimś naszym wspólnym przedsięwzięciom. Niemniej jednak myślę, że będzie to dalej funkcjonowało. Najwięcej się cieszę z tego, że no, bo tutaj było duże zaangażowanie wszystkich naszych organizacji, które się tutaj mieszczą w Cyprzanowie, jak LKS, Straż Pożarna, no, parafia, no i przede wszystkim mieszkańcy. To wartość dodana to jest po prostu coś, co te dzieci po prostu mogą mieć. Oprócz tego, że mają od Was wiele dobrych rzeczy, to myślę, że ta nasza rzecz jest też taką wartością, która pozwoli im tu naprawdę dojść do tego wieku dorosłego. Z tego, czego Wam gratuluję jako wychowawcom, a nam jako współtwórcom tego, że są to naszymi mieszkańcami. Dziękuję bardzo, Panie Wójcie. Ktoś jeszcze chciał? Słuchajcie, zacznę troszkę inaczej, bo jak widzicie, odkąd przekroczyłem progi tego budynku, to mi uśmiech w ogóle nie ucieka. Ja mam chciałem przede wszystkim Wam podziękować, droga młodzieży, za to, co Pani Dyrektor przed chwileczką powiedziała. Te ciepło bije naprawdę od Was i ja zazdroszczę Waszym opiekunkom, bo one ciepło dalej przekazują i wykazują naprawdę taką fajną inicjatywę. Z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować również wszystkim zaangażowanym, bo to nie starosta odbiera ten dyplom, bo to nie wszystko ode mnie zależy. Ja chciałem podziękować moim radnym, moim wszystkim zaangażowanym osobom, które się przyczyniły w to, że mogliśmy dzisiaj, czy możemy symbolicznie tworzyć tę placówkę. Niemniej jednak chciałbym podziękować na ręce Pana Wójta, bo to on jest szefem gminy, właśnie wszystkim stowarzyszeniom, sołtysom, osobom, paniom, które się zaangażowały w to, że do mnie przyjechały i odbyło się szereg spotkań
takich bardzo pozytywnych. Chciałbym powiedzieć, że mi było miło jako staroście, że tak te panie o was walczyły. To społeczeństwo, ci mieszkańcy. Naprawdę, słuchajcie, nie wyobrażam sobie, co powiedziałem przed chwileczką już do kamery, że wy jako placówka działająca na terenie gminy Pietrowice, że was tu po prostu zabraknie. Byłoby to szkoda i myślę, że wtedy by właśnie wiele tych uśmiechów zabrakło tutaj w tej miejscowości. A waszym paniom i wszystkim mieszkańcom życzę dalszego sukcesu, bo to, co robią, to naprawdę jest fajne i na pewno my jako starostwo zawsze będę przekonywał radnych do tego, aby was wspierali, wspierali taką działalność, którą prowadzicie, żeby wam było po prostu dobrze, a wiem, że na chwilę obecną tak jest. Pozwólcie również, że nie przywiozłem cię nie tylko słodycze, ale w imieniu zarządu, ale i obecnych tutaj radnych, tak jak już przedstawiałem, zarówno pani Kasi, pana Szymona, pana starosty resortowego, pana Kupisa, i mojego kierownictwa, przekażę wam drobny upominek. Myślałem, powiedziałem już właśnie przy panu Szymonowi, że jest jeszcze troszeczkę zimno na dworze, więc więcej czasu trzeba spędzać w środku. Niemniej jednak, żeby wam czas też fajnie płynął, to przekazuję na ręce, myślę, że ciężkie, ale darzę radę. Wszystkiego dobrego. Dobrze się zaklimatyzowało. Mocno ciężkie, dać radę na pewno. I żeby wam to służyło zdrowia przede wszystkim i radości. To jest taka wartość, którą będziemy konsumować. Żeby żyły tu w atmosferze ciepła rodzinnego, żeby się czuły tutaj bezpieczne, żeby były doceniane. Natomiast pracownikom życzę, żeby ta praca była bez zagrożeń i żeby była no fajna, fajna z tymi dziećmi razem. Tego i żeby współpraca z społeczeństwem układała się tak, jak to się. Szanowna, w imieniu mieszkańców dziękujemy bardzo, że dalej ta placówka jest, że światełka zaczęły świecić, że mamy nowe dzieci. Tak jak powiedziałam, żal jest tamtych dzieci, no ale jak to mi pan powiedział, czas goi rany. Myślę, że to jakoś tam będzie, nie? Więc cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo. Dalej będzie ta współpraca, myślę, jak z waszej strony, jak z naszej strony, więc pani dyrektor, dużo siły. Dużo serca i to, co najważniejsze, ten kapitał społeczny, bo zaangażowanie społeczności Cyprzanowa w tą po prostu wartość dodaną do tej placówki było naprawdę przeogromne i myślę, że dalej tak będzie i to jest najważniejsze, żeśmy to umieli jakoś wspólnie uratować. Dziękuję też panu staroście, jego służbom, no i wam, że nam się udało po prostu honorowo to tutaj otworzyć. Myślę, że już teraz po tych wszystkich przejściach, że to się tu tak zakorzeni, że już to zostanie. Myślę, tego że tak. Po prostu życzę. Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Dziękuję w imieniu dzieci za te podarunki, które otrzymali. To jest taki gest, można powiedzieć, materialny, ale też każde wasze dobre słowo, bo było tych słów wiele tej pracy. I dzieci widziały i uczestniczyły tutaj i też dziękuję za zaangażowanie swoich pani Ilonie. Panu Adrianowi, który się chowa tam na obrzeżu. Pani Alfredzie, pani dyrektor szkoły, która też. Pani Cecylii z Wydziału Oświaty, to też był dla nas miły gest, że pan. Panie Piotrze, pana tutaj. Dobre słowo na każdym kroku. Dziękujemy. Dziękujemy pani Żaneko. Dziękujemy za wsparcie i zainteresowanie na każdym kroku. Było wsparcie naprawdę za poświęcony czas. Dziękuję panu Markowi, panu wicestaroście. Ja tak już po kolei naprawdę nie chciałabym. Tak, to było niesamowite, jak każdy się zaangażował. Dyrektor i kierownik.
Tak, tak, pani Kasia, pan starosta, to już nie powiem, bo naprawdę do późnych godzin każdego dnia siedzieliśmy, omawialiśmy sytuację i robiliśmy wszystko, żeby tutaj pomóc. Pan dyrektor Hildebrand, który też tutaj bardzo się zaangażował w dokumentację, w pomoc i w rozeznaniu też sytuacji, żeby jak najlepiej tutaj dla dzieci no, tą sytuację stworzyć. No i pan kierownik tak w kuluarach, mówimy też ojciec sukcesu, który sobie włosy tak naprawdę z głowy wyrywał, co to będzie, tyle przed nami, tyle pracy. Pan wójt, który też tu na każdym kroku też angażował się. Także pracy było naprawdę mnóstwo. Bardzo wszystkim dziękuję, bo myślę, że dzieci zasłużyły na to wasze zaangażowanie. A żeby tradycji stało się zadość, to tak w kieszeni. No. Także... Słuchajcie, te ciepło tu faktycznie dzisiaj czuć. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Dzień.